Szanowni Państwo, mamy ten dodatkowy akcent dzisiejszej naszej wielkiej uroczystości. Witam tutaj na razie bardzo ogólnie, bo całe powitanie będzie już na scenie. Witam parlamentarzystów, witam czcigodnych księży, witam wszystkich gości, pana marszałka, panią wojewodę, wszystkich wystawców, rolników, wszystkich naszych gości, dlatego że to dla nich również będziemy dzisiaj otwierać pierwszy, jedyny, niepowtarzalny na Podkarpaciu hotel podkarpacki. Z tego miejsca bardzo serdecznie chciałem podziękować panu marszałkowi za przychylność oraz pomoc w realizacji zadań remontowych w naszym ośrodku. Dziękuję oczywiście wcześniej wymienionym dyrektorom, moim poprzednikom za kontynuowanie tych prac. Dziękuję wszystkim pracownikom ośrodka, którzy, jak to się mówi, odejmując sobie od ust, nie szczędzili grosza, żeby ten obiekt tutaj w sercu Bogu chwały, no, wyglądał tak, jak wygląda. Proszę Państwa, z wielką przyjemnością informuję Państwa, że na podstawie decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 25 maja 2015 roku obiekt uzyskał status obiektów hotelarskich w kategorii hoteli dwugwiazdkowych i nazwę Hotel Podkarpacki. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy mieć ten miły, również historyczny akcent. Szanowni Państwo, o przecięcie wstęgi, żebyśmy mogli dokonać poświęcenia księdze proboszczu, musimy wejść do środka. O przecięcie wstęgi z wielką przyjemnością proszę pana marszałka województwa Wojciecha Buczaka, panią wicewojewodę, panią Grażynę Borek. Proszę również naszych parlamentarzystów, pana senatora Zdzisława Pupę i pana posła Kazimierza Gołojucha. W imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię, módlmy się. Boże, Twoje słowo uświęca wszystko. Zlej swoje błogosławieństwo na ten nowy hotel. Spraw, aby ci wszyscy, którzy będą w nim gościli, a także wszystkich pracowników, dasz ich błogosławieństwem, życzliwością, opieką świętych ich patronów. Chroni ich też od wszelkiego zła i niebezpieczeństw, zakusu złego ducha. Aby w tym miejscu przyjmowani, goszczeni, czuli się bezpiecznie, życzliwi i wspierali się nawzajem, okazując sobie miłość, szacunek. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Szanowni Państwo, to, że realizujemy na Podkarpaciu wyjątkowy program Podkarpacki Naturalny Wypas. Jest to inicjatywa samorządowców, rolników, która mimo przeszkód wielu, mimo braków też finansowych, jest jednak dobrze realizowana. Przecież dziesiątki, można powiedzieć, rolników ma przy tym zajęcie, hodowców ma możliwość znalezienia dodatkowego zarobku. I też jesteśmy znani z tego, że już kilkanaście tysięcy zwierząt hodowlanych właśnie w ten sposób jest wypasanych i ten program się rozwija. Będziemy to nadal wspierać. Z naszego budżetu województwa podkarpackiego znaczne środki są kierowane również na te cele. Ale to wszystko nie mogłoby się powieść, też nie miałoby sensu i też te środki finansowe i pomocowe i nasze budżetowe nie mogłyby być dobrze wykorzystane, gdyby nie praca z wielkim poświęceniem, gdyby nie umiejętność zdobywana i w uczelniach, w szkołach rolniczych, ale też
własne osobiste doświadczenie i zamiłowanie do ziemi. Wielki szacunek za to dla wszystkich rolników, hodowców. Życzę Wam, aby z Waszej pracy, z Waszej, można powiedzieć, z Waszego powołania wynikało jak najwięcej dla Was, dla Waszych rodzin i dla naszego pięknego Podkarpacia. Szczęść Boże wszystkim. Otwieram 17. Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych. Życzę Państwu, abyście spędzili tutaj również miło czas. Do wieczora. Wszystkiego dobrego. Szanowni parlamentarzyści, czcigodny księże, panie marszałku, panie i panowie dyrektorzy, samorządowcy, państwo profesorowie, ale przede wszystkim panie dyrektorze Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, moje drogie koleżanki, koledzy, pracujący tutaj w Boguchwale, jak również w całym województwie. Czcigodni rolnicy, szanowni zebrani. Przez wiele lat mojej długoletniej pracy w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego kolejne dyrekcje powierzały mi pomoc w prowadzeniu dni otwartych drzwi jesiennej giełdy ogrodniczej. W co zawsze starałam się włożyć dużo serca i dużo emocji. I widzą Państwo je również teraz w innej roli. Muszę przyznać, że doradztwo rolnicze, pomoc rolnikom, mieszkańcom wsi w rozwiązywaniu wielu różnych zadań dawało mi wielkie zadowolenie i spełnienie. Teraz, kiedy sprawuję funkcję wicewojewody, zakres moich obowiązków poszerzył się o inne zagadnienia, ale wśród nich jest także bliskie mi rolnictwo. Tak więc w innej roli, ale zawsze z wielką pokorą chylę czoło przed podkarpackimi rolnikami, hodowcami, sadownikami i ogrodnikami. Zawód, który wykonujecie, jest najprawdziwszą misją, jest powołaniem, jest sztuką utrzymania się na trudnym rynku europejskim oraz światowym. Proszę Państwa, na tej imprezie jest co roku więcej firm, w tym roku jest ponad 250 firm z otoczenia rolnictwa. Oczywiście uczestniczą też wszystkie agencje, inspekcje, firmy paszowe, nawozowe, podmioty świadczące doradztwo, firmy przetwórstwa rolno-spożywczego, firmy produkujące środki do produkcji dla rolnictwa, firmy hodowlane, podmioty produkcyjne, sprzedające maszyny rolnicze, oczywiście banki, które też bardzo serdecznie tu witam prezesów banków, instytucje świadczące usługi finansowe, ubezpieczeniowe i oczywiście rolnicy, producenci żywności. W szczególności witam serdecznie producentów żywności tradycyjnej i produktów ekologicznych. Można powiedzieć, że najpiękniejsze i najlepsze zwierzęta pochodzące z 80 czołowych hodowli naszego województwa, ale również z województwa małopolskiego i śląskiego są tutaj, proszę Państwa, prezentowane. Ponadto, proszę Państwa, w drugiej lokalizacji, o której wspominałem, na polu doświadczalnym można zobaczyć 853 poletka doświadczalne z różnymi gatunkami roślin rolniczych oraz wystawę sprzętu rolniczego, którą prezentuje w tym roku 46 firm.